Spotykamy się tutaj jak co roku pod bramą obozu w Zgodzie w przeddzień Dnia Pamięci o tragedii górnośląskiej. No i to jest taki pierwszy akord tych corocznych obchodów, które mają miejsce z inicjatywy oddolnej, z inicjatywy górnośląskich stowarzyszeń, także Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej. I powinien to być dzień godnego upamiętnienia tych, którzy w roku 1945, a także w latach kolejnych byli represjonowani tak naprawdę za to, że nie odpowiadali wizji państwa jednolitego narodowo. My musimy się bić o prawdę historyczną, bo tego brakuje. W Buchach do historii nie ma nic szczegniętej o tragedii górnośląskiej, o tym, że to tak richtig były polskie lagry koncentracyjne, a nie lagry pracy, Arbeitslagry, bo te były przy grubach. I musimy się dopominać do tego, bo termin lagry koncentracyjne nie odnosi się ino do tych niemieckich, nazistowskich, no ale też inkszych, bo to nie ino Niemcy budowali i aresztowali, mordowali w lagrach koncentracyjnych. Dzisiaj taki młody synek poszedł, 10-letni, i go do wiele my jeszcze będę musiał łazić. Jego dom, abyś ty co święta dostawał nowe szczewiki, to ci ich braknie. Ale jego dom, my tego nie pominiemy, my co łażymy. Ale my są durczną iskrą, którą nie wygaszło. Może z tej iskry kiedyś będzie taka flama, że będzie zaś ogień i się będzie o tym ogrzeć, aby tak powiedzieć. Nie? Ale my tego ognia nie zrobimy. To musi być grunt polityczny, społeczny i to musi wszystko fungować. Wtedy to może być, jakby to powiedzieć, fungowało.